no to trzeba by było wrócić do takich korzeni, do tego, że ludzie tak samo jak zwierzęta potrzebują takiej uważności. I będąc młodym człowiekiem, jak popatrzyłem do wanny, to się zastanawiałem, na czym polega, taki nasz beztroski stosunek do cierpienia. Ale wtedy to była tylko i wyłącznie emocja. I wiedziałem, że zmiana postawy społecznej to są lata. Więc nie wiem, mając 18 lat wypuściłem mamie karpia z wanny, ukradłem, wrzuciłem do jeziora. Ale to trwało, potem już byłem troszkę starszy. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby wprowadzić zmianę społeczną, czyli żeby ludzie zobaczyli, że oczywiście karpia będą jedli, ale że nie trzeba go nosić i wręcz nie należy nosić go żywego w woreczku foliowym, czyli zadawać mu cierpienie, bo jest to kompletnie bezsensowne cierpienie, które zadajemy żywej istocie. I gdyby karp szczekał, miauczał, to bez wątpienia zwrócilibyśmy na niego uwagę, ale karp robi mniej więcej tylko coś takiego. Nikt tego nie słyszy. Stąd zainteresowanie karpiem. Żeby przemówiły w swoim imieniu, ale mogą przemówić w swoim imieniu tylko i wyłącznie moimi, twoimi i naszymi głosami. Stąd ta odsłona kampanii Jeszcze Żywy Karp Klubu Gaja. Myśmy się bardzo długo wspólnie z tą agencją Close Brothers, która nam pomaga od lat, pro bono zresztą, zastanawiali, w jaki sposób przemówić do ludzi. I ten sposób przemówienia, że mówi się w imieniu innej istoty, czyli człowiek, bo tylko człowiek może przemówić, nie wiem, w imieniu wilka, drzewa, rzeki. I tak samo przemówił w wypadku karpia. Tym bardziej, że jest to ładne. To jest bardzo istotne, żeby robiąc taką kampanię społeczną, myśleć o tym także, że mówimy do nieprzekonanych, więc nie powinniśmy ich epatować nieszczęściem, poczuciem winy. Po prostu zwracamy się do jakiejś najgłębszej empatii, ale róbmy to ładnie. To po prostu, no moim zdaniem, jest ładne. W tym wypadku powiem szczerze, że nawet nie musieliśmy ich bardzo przekonywać, że oni podobnie myślą, dlatego że wzrastali w podobnych domach jak ja, przypuszczam jak ty i wszyscy inni, wzrastaliśmy w domach, gdzie karp bez sensu pływał w wannie i myśmy po prostu wiedzieli, że coś tu nie gra. Dlaczego nie mamy w łazience świni, dlaczego nie mamy krowy i nie walimy ją wielkim młotem przed świętami po głowie, no to jest po prostu bez sensu, więc jak mówimy do ludzi, którzy wzrastali w takich samych domach, są aktorami, prawda? Ja jestem działaczem społecznym, ktoś może być dziennikarzem, ale wzrastaliśmy w polskich domach, gdzie karp pływał przed świętami w wannie, a potem bezsensownie waliliśmy go młotkiem w głowę, więc to było dosyć jasne. Pytając, czy weźmiesz udział w tej kampanii, nie było czegoś takiego, że nie. My od lat pomagamy zwierzętom, więc mamy kampanie, które się zajmują dobrostanem czy też prawami zwierząt. To jest bardzo też wielka różnica, czy mówimy o prawach zwierząt, czy o dobrostanie zwierząt. W Polsce to rozróżnienie nie jest jeszcze takie jasne, ale dobrostan zwierząt to jest po prostu, żeby zwierzę żyło tak, jak go Bóg do tego stworzył, a nie w wielkich hodowlach. Czyli jak ktoś już musi i uważa, że powinien jeść mięso, no to niech to zwierzę jest hodowane tak, żeby nie sprawiać mu cierpienia, albo jak najmniej cierpienia. Natomiast jeśli mówimy o prawach zwierząt, to jest trochę inaczej. Tu już mówimy o tym, że zwierzęta mają takie same prawa do tego, żeby żyć i egzystować. Nie powinniśmy im zadawać cierpienia, ale to się wiąże od razu z czymś takim jak zmiana diety, bo jeżeli mówimy komuś, dajemy komuś prawa, no to nie powinniśmy ich przy okazji zjadać. No to ja nie wiem, jak to wam się spodoba, ale ja 4 razy powiem ten sam, czyli profesjonalne, profesjonalne, profesjonalne i jeszcze raz profesjonalne. To znaczy, jeżeli mówimy o kampaniach społecznych, one tak samo muszą profesjonalnie mówić do ludzi, muszą być zrobione przez dobrych specjalistów, powinni być dobrzy artyści. I tu tak było.
i nie ocierało się to o granice kiczu, co było bardzo, bardzo istotne. Czyli mówimy, świat jest jaki jest, nie obrażamy się na niego, używamy komunikatu takiego, który powinien trafić do innych i ten komunikat tu był dobrze na różnych poziomach, czy dotyczył dzieci, którym trzeba pomóc, czy ludzi umierających, czy ludzi chorych na raka, czy zwierząt, o których my mówimy, to było po prostu dobre, profesjonalne. Pokaz społecznej supermocy, czyli przegląd polskich kampanii społecznych. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.